wspierać w tym problemie. Nie wiem, że nikt się nie będzie pakował tak, żeby ten... Błoto. To aż w sensie w błoto na pewno, ale nie tak, żeby wiesz, popachy... Nie no, spodnie i butów mi nie żal, bardziej na zasadzie jak będzie woda, no to... No to nie, no potem się już niekomfortowo wiesz, czujesz, nie? To wtedy jak jest woda, no to te woblery rozważam tę kwestię, a tak to... Mi się wydaje, że ten plan się skończy tutaj. Ufa. To jest już droga gwiazda. To nie jest dla nas. Patrola, bo ręcznie mi puścił. Chłop jak chyba. No na szczęście go gdzie oni pchali, prawo czy w lewo? Tam. Tutaj właśnie, tylko trochę niżej, jak było bardziej stromo. Postawiłem kierownik, widziałem, że już coś z tym lesem nie bardzo, nie? Tam jednemu się zgasł silnik, nie mógł odpalić. I postawiłem go na takim skosie, ręcznie zaciągnąłem, silnik pracujący i koła w poprzek kolejny, nie? Ja wiesz, gadam i tak kątem oka widzę, że coś mi się porusza, nie? Mówię, ja pierdolę, jedzie, nie? Ja zacząłem biec, a tu wzdłuż zaraz zobaczysz, że są krzaczory, nie? I przez te krzaki, wiesz, otwarte drzwi na siłę, wskoczyłem do środka, bo nie wiesz, nic nie działał, nie? I udało mi się zatrzymać, że on nigdzie nie, ani w nikogo nie uderzył, bo była tragedia. Od tamtej pory powiedziałem, że nie jadę wtedy, póki nie zrobię ręcznego, nie? Zrobiłem i teraz już można jeździć, bo kurde, hardcore, nie? Potem jest za każdym razem, jak gdzieś siedziesz, to musisz myśleć, żeby zawsze go drzewo, żeby coś, a to jest niebezpieczne. Tak, jakieś kombinowanie.
właśnie będzie, bo to... A, to też na wykrzyżu. Masz maskę? No mam maskę, no. Wydaje się, że... Nie, opowiem. Koło było dalej najpierw, a ta było koło zapasowe. Ale Agaty mina, tak. O, ale co? Dlaczego ja? Minę miała fajną. A, bo tu masz to zabudowane. Wiesz co? Czy to się wbiło? Z środka? To jest tylko zewnętrzny profil. Zobacz. Wydaje, że zewnętrzny może być. Palce. No zobacz, tutaj są. To jest chyba... Po zewnętrznie. Teren zmierzniczyjny, a tak naprawdę gdzieś tam do miasta, on należy w dużej części do tej lokalnego zgrupowania motocrossowego. To zgrupowanie, jako tam zaprzyjaźnione z offroadem, udostępnia, bo oni mają tu swój tor do pitbike'a, tor do czegoś tam jeszcze. I jest tak, że są zasady pewne, że tam raz do roku jest wspólne wyrównywanie drogi dojazdowej, żeby osobówki mogły dojeżdżać na ten tor i w ogóle, więc jest taka, że tak powiem, no niepisana umowa, nie? Ale są czasami idioci, którzy wjeżdżają samochodami na ten tor, niszczą go, są straszne afery, dymy, wiesz, już teraz zaczęli monitoringi montować, bo trzeba się napracować mocno, żeby taki tor, wiesz, przygotować do zawodów i w ogóle, a ktoś ci wjedzie, to tak poryje, wiesz, oponami ciężkimi, że... Ale nie jest.
chłopak się trochę pobawisz. Ty, przejechaliśmy, kurwa. Zaczekaj. No kurwa. Panie. Kolejny fajny, ekscytujący dzień.